Gratulacje, trenerze. Na własnym boisku ciągle niepokonani. Tak, tak. Bardzo się cieszę. Trudny mecz, niezwykle trudny mecz. Układał się rzeczywiście pod nasze dyktando. 10 punktów przewagi, no, dużą część meczu. Ale końcówka nerwowa. Wiadomo, że zespół z Żarów nie miał nic do stracenia. Rzucił się, wypuszczając młodszych graczy na obronę na całym placu. Popełniliśmy kilka błędów, kilka też nieodgwizdanych fauli sprawiło, że pod koniec była nerwowa sytuacja, aczkolwiek nie oddaliśmy na moment tego prowadzenia. To był w ogóle strasznie twardy mecz, taki mocny, mnóstwo fauli, nikt się nie oszczędzał, ale chyba pokazaliście, tak, że jest duch walki w zespole. Tak, jest duch walki, oczywiście nastawialiśmy się na tego typu pojedynek. Wiedzieliśmy, że zespół z Żarów będzie bardzo mocno bronił, nawet kosztem faulu, i gdzieś wymuszał presję na sędziach, żeby nie odgwizdywali fauli. No i tak rzeczywiście było, ale no, postawiliśmy się też fizycznie, bardzo dobrze przetrwaliśmy to spotkanie. No, mamy pełną ławkę, pełnowartościową ławkę, także wszyscy, którzy weszli, stawiali czoła zespołowi Żar, który wiadomo, że to dla nich była dopiero druga porażka w tym sezonie. I na dobrą sprawę, no, pierwszy raz przegrali na wyjeździe, także bardzo się cieszę z wygranym. Co miał trener w głowie, kiedy w czwartej kwarcie prowadzenie spadło do 4 punktów? No, to zawsze są trudne sytuacje, trzeba wybierać, czy rotować, czy zmieniać matchup. W naszym przypadku potrzebowaliśmy wsparcia Bartka Gubernata, który by pomógł nam w rozprowadzeniu piłki z racji tego mocnego nacisku. No, zawsze w głowie gdzieś tam się rodzi, no, jakieś rozwiązanie, czy ustawiać sytuację bardziej schematyczną, czy bardziej starać się podpowiadać, żeby grać agresywniej i po prostu do kosza. No, u nas akurat zafunkcjonowało to, chłopaki na dobrą sprawę sami udźwignęli tą końcówkę, także bardzo się cieszę. No i chyba znowu kluczowe punkty Łukasza Kupczyńskiego, 2 punkty z faulem i chyba trochę ciśnienia zeszło. Tak. No, to była bardzo trudna końcówka dla niego, szczególnie bo mocno go cisnęli. On jednak był odpowiedzialny za przeprowadzenie tych piłek, aczkolwiek no, rzeczywiście punkty znowu w kluczowym momencie. Gratulacje. Dzięki.